Cześć, witajcie, z tej strony Misia Konto, kolejny odcinek Apex News. Ostatnio na live'ie mówiliśmy, że jeśli będzie 200 łapek, no to wtedy zrobimy daily, tak też robię daily. Mało tego, każdego dnia wrzucam ostatnio więcej niż jeden odcinek, co się ostatnio nie zdarzało. Zostaw taktyczną łapę w górę dla zasięgu i lecimy, let's go! Po ostatnim przecieku wiemy, jak wyglądają następne postacie, ale wobec tego mam kilka wątpliwości, do których zaraz przejdziemy. Zorganizowałem sobie prosty plik w Excelu, żeby łatwiej nam zobrazować taki kalendarz wydawniczy przyszłych legend. Zacznijmy od tego, że mamy aktualnie 12 sezon, twórcy już nie decydują się na nazewnictwo sezonowe, to znaczy dalej nomenklatura została tutaj zachowana, ale nie jest już aż tak oficjalna jak wcześniej, teraz bardziej każdy sezon ma swój tytuł i tego się tutaj Respawn trzyma. Zostaliśmy na 12 sezonie, mamy tutaj oczywiście Mad Maggie, ta została opublikowana, czy tam wydana w lutym 2022 roku. No i w tym roku również trafią trzy inne legendy, oczywiście będzie to maj, sierpień i listopad. 13 sezon będzie w maju i wtedy do gry trafi Conduit, następnie Scryer i Newcastle. Oczywiście omawiałem te postacie, jakie mają umiejętności i pokazałem szczątkowe gameplaye tych legend w przedostatnim odcinku Apex News, do którego polecam, żebyś zajrzał lub zajrzała. Link oczywiście jest w opisie i w karcie. I naprawdę, jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to jak najszybciej po tym odcinku zobaczcie. Co prawda Newcastle będzie ciekawy, bo wtedy to będzie koniec tego roku. No i jak wiecie, zawsze jest taka trzysezonowa przerwa, że wtedy żadna mapa się nowa nie pojawia. I zawsze na listopad każda kolejno jest publikowana. Zwróćcie uwagę na to, jak to wyglądało wcześniej. Jeśli graliście w zerowym sezonie, czyli tak zwanym pre-seasonie, wtedy otrzymaliśmy Canyon, bo wiadomo, to była jedyna mapa i wtedy było 8 głównych pierwszych postaci, od Bladki po Kostika. No i w pierwszym wyszedł Octane, czyli to był marzec, akurat ten pre-season trwał tylko jeden miesiąc. Mapa kolejna wtedy trafiła w październiku i to był wyjątek, bo to był najdłuższy sezon, który trwał 126 dni. Potem zostało wszystko zresetowane i leciało tak samo jak zwykle, czyli luty, maj, sierpień, listopad. I co każdy listopad nowa mapa trafiała. Jak możecie zobaczyć, w październiku był Skraj Świata, co prawda to powinno się pojawić w listopadzie, no ale niech będzie. Tutaj to troszeczkę było takie zawirowane to wszystko. Potem kolejny listopad, no to była Aszka, 2021 rok, mapa jaka była, jest duża, wszyscy wiedzą. Potem Newcastle i to będzie kolejna mapa Ciemny Księżyc, którą zaraz omówimy. 16 sezon to będzie Uplink i to jest luty 23, potem Vantage, 17 sezon Catalyst, 18 i Phantom, 19. Wszystkie te cztery postki w 23 roku. Wraz z przyjściem Phantoma powinna pojawić się wtedy nowa mapa na Battle Royale. Potem mamy Jestera i Kalibra na 20 i 21 sezon i to jest luty i maj 24 roku. No i wydaje nam się to trochę odległe, jakby nie patrzeć, ale pewnie zleci dość szybko. No i mamy tutaj małe wątpliwości, no bo nie mamy teraz informacji o Blisku i Downfallu. Jak wiecie, parę lat wcześniej też były przecieki na temat Bliska, o których mówiłem, i Blisk miał się i pojawić w 9, a potem i w 10 sezonie i potem, jak widać, nic z tego nie wyszło. No i mam taką małą listę legend postaci, które powinny się gdzieś tam w przyszłości pojawić, o ile nie zostaną skreślone z projektów. I zacznijmy od Bliska, ten miał się właśnie pojawić i się nie pojawił. Zrobimy omówienie jego też umiejętności w przyszłości, bo też mamy inne informacje na jego temat. Miał być również Downfall, Firebug, no i Husaria. Co do Husarii nie wiadomo, bo naprawdę jest wiele różnych zawirowań wobec tej postaci. Niby miała to być Maggie, ale się okazuje, że jednak Maggie nie będzie, dlatego jeszcze poświęcimy jeden odcinek na temat Husarii. No i kończąc, brakuje jeszcze takich postaci jak Immortal, Jericho, Nomada, Profeta, Reconera. Co prawda te, które wymieniłem, miały trafić jako szczątkowe umiejętności do postaci, które już są aktualnie w grze. Jednakże nie wszystko jest skreślone, plus no mamy teraz takiego porządnego leaka i wszystko w przyszłości się oczywiście może zmienić, ponieważ podczas produkcji jest duża szansa na to, że plany zostaną jakoś zmodyfikowane.
nie mamy wątpliwości, że kolejną mapą w Apex będzie Księżyc. Jego nazwa kodowa to jest Dark Moon, czyli Ciemny Księżyc, prawdopodobnie tak się będzie nazywał, ewentualnie Zniszczony Księżyc, bo jeszcze widziałem teorię, że Pęknięty Księżyc. Akurat na polską wersję językową by to dosyć dziwnie brzmiało, więc zostańmy przy tym Ciemnym Księżycu. Tak prezentuje się ta mapa, na zdjęciu możecie zobaczyć, jakie są na niej spoty. Nie wiadomo, czy będzie to nieco mniejsza mapa, możemy tylko jedynie obstawiać. Zwróćmy uwagę na górną część mapy. Będziemy tutaj mieli chyba formacje skaliste. Mamy coś takiego jak Breaker Wharf, Dry Gulch, Kinetic Battery, czyli no wiadomo, tutaj steraformowana albo zasiedlona wersja Księżyca. A propos terraformacji, to w prawej części tej mapy będzie taka część bardziej zalesiona, gdzie tutaj mamy do dyspozycji jakieś trawniki, ogrody, czy nawet habitaty typu Bionomics, gdzie będą pewnie ogrody kopułowe, coś co znamy z konceptów, jakbyśmy mieli jako ludzkość zasiedlać na przykład Marsa i tak dalej. Void Town, Eternal Acres, Eightmo B, czyli tutaj mamy tę część taką bardziej zieloną, wygląda to naprawdę dobrze. Wszystko będzie się prawdopodobnie odbywało na Typhoonie, czyli jednej z lokacji znanej z Titanfalla. Jeśli chcecie zobaczyć, jak gram w Titanfalla, to dajcie znać w komentarzu, może któregoś dnia wtedy ogramy całą kampanię i może nawet multiplayer i zrobimy jakieś gry z widzami. Naprawdę całość prezentuje się ciekawie, cały klimat będzie powiedzmy w takiej otoczce nieco bardziej kosmicznej, no i zapewne już zagramy w tym roku, w listopadzie, na tej mapie wraz z nadejściem Newcastle do gry. Mam też miłą informację dla osób, które tęsknią za Skulltownem w kanionie. Jeśli pamiętacie, to była taka wielka czacha, która spadła do wody i ona zawsze była podtrzymywana przez taką linę na takim dźwigu. Te finalnie zostaną wyłowione, została tutaj dodana taka strefa ze wzmocnieniami, coś co znamy z dolnej części mapy. Nie będzie wysokich budynków niestety, coś co niektórzy gracze również lubili. Częściowo te struktury zostały tutaj odbudowane, jednakże smuci mnie fakt, że nie będzie tej miejscówki, która została dodana wraz z nadejściem 5. sezonu, czyli właśnie tego dźwigu i całej tej powiedzmy portowej architektury. Trochę szkoda, że tego nie przenieśli dalej, no ale okej, to są na razie koncepty, jakieś projekty, które mogą niedługo się pojawić. Kanion dawno nie miał żadnych renowacji, więc podejrzewam, że jest duża szansa, że w przyszłym albo w następującym po przyszłym sezonie zostanie taka zmiana wprowadzona na kanionie. Zostaw taktyczną łapę w górę, a ja idę montować filmy, siema.